dniach 31 marca do 12 kwietnia odbyło się kolejne sojusznicze szkolenie w ramach współpracy sił powietrznych polskich i amerykańskich, znane jako Air Force Detachment. Były to największe ćwiczenia i w wielu sprawach pionierskie. Uczestniczyło w nim 12 amerykańskich myśliwców wielozadaniowych F-16 oraz 3 Herkulesy wersji J oraz około 300 osób personelu. To jest to kolejny Air Force Detachment w Polsce. Tym razem jest o wiele większy, ponieważ jest to około 300-400 osób personelu amerykańskiego. 3 samoloty Herkules, które mamy w kadrze, plus 12 F-16. Także do tej pory jeszcze nie było tak dużych ćwiczeń z Amerykanami. Ćwiczymy wszystko, począwszy od zrzutu ładunków, przez zrzut personelu, do sytuacji taktycznych, lądowania na pasie trawiastym, także dużo rzeczy w krótkim czasie. Byliśmy szkoleni w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym ta specyfika pracy jest podobna, natomiast zupełnie inne warunki, także oni nie są u siebie, także dla nich jest to również jakaś szkoła życia, a dla nas praktyka, zdobywanie praktyki. No, nie oszukujmy się, mają większe doświadczenia od nas, ponieważ biorą udział w różnych konfliktach, w różnych miejscach globu, także dla nas jest to na pewno coś niezastąpionego niczym innym. Kolejna wizyta, kolejne ćwiczenie, myślę, że dobre. Sporo się tutaj działo, wylądowaliśmy na trawie, mają lotnicy pewność, że to potrafią. Dużo robiła też strona amerykańska i myślę, że dużo też wspólnie podziałaliśmy. Siądziemy i będziemy wyciągali wnioski. Po co? Po to, żeby przygotować następną misję i dalej się doskonalić. W dniu, w którym odwiedziliśmy z kamerą 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu, na lotników czekało kolejne zadanie. Musieli wspólnie przedostać się na teren działań wojennych, omijając wrogie samoloty i wyrzutnie rakiet oraz dokonać zrzutu ładunku. Samoloty Herkules były eskortowane przez myśliwce F-16. Plan misji na dzisiaj jest taki, że musimy wykonać zadanie przy współpracy z Polakami. 2 samoloty muszą dotrzeć na miejsce wyznaczoną trasą, a my musimy być pewni, że dotrą na miejsce bezpiecznie i bezpiecznie z tej misji powrócą. Zarówno dowódcy, jak i amerykański personel średniego szczebla zgodnie chwalili współpracę z Polakami oraz możliwości, jakie stwarza do ćwiczeń powidzkie lotnisko. Współpraca poszła bardzo dobrze. Poziom wyszkolenia polskich pilotów jest bardzo dobry. Współpraca przebiegała bardzo sprawnie. Trenowaliśmy w każdych warunkach pogodowych, wspólnie z Polakami. To cudowne doświadczenie trenować z sojusznikami. To doskonała okazja do współpracy z Polakami. Wykonujemy zadania bieżące, dostarczania ładunków, jednocześnie ubezpieczania lotów, wspólnie z naszymi polskimi sojusznikami. Przede wszystkim klasycznie, starty i lądowanie oraz zrzuty ładunków, paliwa, wody czy zaopatrzenia. Ponieważ C-130 Herkules jest samolotem krótkiego startu i lądowania, z czego jesteśmy jako piloci bardzo dumni, to nie mamy zbyt wielu okazji, by u siebie ćwiczyć bardziej ekstremalne formy startów i lądowań. Zwykle korzystamy z dobrych pasów startowych, ale na wojnie trzeba czasami lądować w trudnych warunkach. Nie mamy z kolei warunków do trenowania takich lądowań w Niemczech, więc pobyt w Powidzu dla nas to doskonała okazja do ćwiczenia lądowań na trawie. To także doskonała okazja dla Polaków, którzy mają okazję ćwiczyć takie lądowania po raz pierwszy przy współpracy z naszymi ekipami naziemnymi. To jest w skrócie największa zaleta tego detachmentu. W istocie polscy piloci Herkulesów mieli okazję po raz pierwszy w historii posadzić te potężne maszyny na pasie trawiastym. To z pewnością największe wyzwanie ostatniego detachmentu. Realizujemy normalne przygotowanie wynikające z dokumentacji szkoleniowej naszej. Omawiamy się z instruktorem, to jest po prostu podstawa. Mamy doświadczonych instruktorów, którzy to już wykonywali i po prostu czerpiemy od nich wiedzę. Trzeba się po prostu też przełamać mentalnie, że to nie jest już utwardzony pas, a trawiasty. Procedura jest ta sama, natomiast mówię tu o sobie głównie, w lotniku tkwi coś takiego, że ja wiem, że będę lądował na trawie i w związku z tym mogę napotkać jakieś tam przeszkody związane z lądowaniem, może on odbiegać od normalnego, aczkolwiek jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, że dostaliśmy zgodę na te loty i
po prostu możemy rozwijać nasze możliwości taktyczne, że robimy coś innego niż po prostu lotnictwo transportowe, przygotowujemy się do realnych działań. Amerykanie korzystają z nowszych typów Herkulesów, których w znacznym stopniu pracę człowieka zastępuje elektronika. Amerykańskie Herkulesy wersji J są znacznie nowocześniejsze od polskich. Konstrukcja patowca jest wprawdzie podobna, ale silniki, śmigła oraz przede wszystkim awionika jest już zupełnie inna, oparta na urządzeniach cyfrowych. Ten samolot został zaprojektowany tak, aby odciążyć załogę w pewnych elementach lotu. Ze względu na to, że jest to bardzo drogi samolot, my nie jesteśmy jeszcze w stanie tych samolotów pozyskać. I tak pozyskiwanie sprzętu, uzbrojenia odbywa się dużym kosztem społeczeństwa. Aczkolwiek jeżeli chodzi o wspólne loty, wspólne współpracę, jesteśmy jak najbardziej w stanie ją nawiązać, mimo różnic w awionice, ponieważ jeżeli chodzi o procedury, są te same. Po prostu chodzi o, może powiem to tak kolokwialnie, biuro pracy. Mają lepiej zorganizowane biuro pracy. Aczkolwiek też to wymaga odpowiedniego przygotowania, ponieważ analogowe przyrządy i cyfrowe różnią się znacznie. Wymaga to od załogi trochę innego treningu, ponieważ pilot, w ogóle załoga dostaje dużo informacji, musi to przetworzyć w krótkim okresie czasu i niestety czasami analogowe przyrządy mają górę nad cyfrowymi, w zależności od misji oczywiście. No, ten samolot już ma lepsze silniki, lepsze śmigło, chodzi po prostu o ekonomię. Może lecieć wyżej, dzięki temu zaoszczędzi paliwo, może przerzucić więcej towaru, ludzi. Ten samolot, jego wyposażenie wymaga wiele treningu. Wszystkie te urządzenia wymagają długiego przygotowania. Sama idea C-130 jest dobra, choć konstrukcja ma już około 50 lat. Jest to maszyna, która ma bardzo krótkie starty i lądowanie, nie potrzebuje długich pasów startowych. Natomiast teraz technika rozwija się. Konstrukcja samolotu jest ta sama, ale wyposażenie to już jest zupełnie nowa technologia, dzięki której wymagany jest tylko dwóch pilotów oraz szef załadunku. Resztę zastępuje elektronika. Wymaga to długiej nauki, ale jeśli już tego się raz nauczysz, to wtedy wszystko robi się o wiele łatwiej. Zdaniem polskich pilotów, mimo różnic technologicznych, współpraca układa się świetnie, ponieważ procedury w przypadku obu maszyn są podobne. Jak twierdzą sojusznicy, ich wspólne, intensywne ćwiczenia nie mają nic wspólnego z napiętą sytuacją polityczną na świecie, a jedynie są stałą praktyką umożliwiającą utrzymanie sił powietrznych obu państw w ciągłej gotowości bojowej.